Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Radio Pryzmat zaprasza wszystkie dzieci do wysłuchania audycji Błystek. Dzień dobry, witam w studio Radia Pryzmat i zapraszamy na bardzo ciekawą rozmowę o czasie, który ucieka. O czasie, który jest stracony. O czasie, który może ktoś ukradł, zabrał. Wszystkiego dowiemy się z relacji dwóch podróżników. Jednym z nich jest Karol, a drugim Dyzio. Karol i Dyzio przekroczyli czas rzeczywisty i weszli do świata baśni, do czasu baśniowego. Poszukują czasu, którego brakuje, bo musicie, chłopcy, chyba stwierdzić, że mało jest czasu. Że dorośli narzekają na to. Tak, to prawda. No raczej mama... dorośli na mnie poświęcają zbyt dużo czasu, ale moja mama jest na szczęście jest bardzo opiekuńcza i zawsze ma dla mnie czas. A moja mama pracuje przy ikonach, no i pracuje w nocy, no i nawet nie ma czasu nam niczego opowiedzieć, bo tylko kotek nam opowiada różne historie. No ja wtedy tak powoli zamykam oczy, a po dwóch historiach już zasypiam. Powiedzcie mi, do jakich krain baśniowych weszliście? W jakim czasie baśniowym znaleźliście? Proszę, może ty, Dysia. W Pokemonach. A ty, Karol? Ja znalazłam się mniej więcej w jakiejś bazie wojskowej, gdzie no praktycznie niewiele się dzieje, ale to naprawdę jest dosyć ciekawe. Który z was chciałby pierwszy opowiedzieć o poszukiwaniu czasu? No być może Dyzio, ale no nie wiem, jeśli nie chcesz... Nie, ty, Karol, zacznij. Dobra, to ja znalazłam... I jakim jesteś człowiekiem w tej baśni, czy w tej opowieści? No ja głównie jestem po prostu Indiana Jonesem, który tak. Znalazł w jakiejś tam chyba bombie atomowej Heavy Rocket ukryty czas w membranie jądrowej, której... Niesamowite. Jak się wyciągnie, to nie można w ogóle dotknąć się membrany, bo inaczej po prostu będzie wybuch i grzybek. No najlepiej w ogóle jest ten ładunek zamontować. Ale co z czasem, który jest tam ukryty? On jest ukryty w tej membranie jądrowej, o której już mówiłem. I ty chcesz go uwolnić? Chcę go bardzo uwolnić w ogóle. No. Żeby on wrócił do ludzi? Tak, właśnie... Na tym polega moja praca, tylko że niestety to jest mega trudne, bo wystarczy dotknąć nawet, wystarczy, żeby ta membrana się przechyliła na drugi kawałek bomby, a po prostu wybuch. Rozumiem, czyli trudno jest bezpiecznie uwolnić ten czas. W ogóle jest trudno. No właśnie, bo to... Jakby nie można tego czasu uwolnić, bo jakby ktoś nie ma czasu na te rzeczy, na przykład na przytulenie. No tam jest czas właśnie, cały z całego świata właśnie ja na tym pracuję, żeby to uwolnić. Żeby właśnie był ten czas wolny na przytulenie, na opowiedzenie. No właśnie. A powiedz mi, Karol, czy ty próbujesz pracować nad otwarciem tej bomby? Cały czas uwolnieniem tego czasu... Sam czy z kimś jeszcze? Sam próbuję. Ale właśnie ja zrobiłam taką akcję charytatywną, jeśli ktoś chce poświęcić życie dla innych osób, to bardzo zapraszam. To jest akcja bezpłatna. A czy ktokolwiek się zgłosił? Zgłosiły się cała masa ludzi, ale jak sądzę, jak szybko wybucha ta bomba, tak szybko wszyscy wyjdą. Pójdą na wieczną wartę i koniec. Aha, czyli boisz się, że zginą, tak? Nawet ja. Moja rodzina będzie płakać. No już się zgłosił. No to smutne, a ty masz mało czasu, bo kiedy będziesz mieć czas? Ta bomba może zardzewieć, ale wtedy... Teraz powiedz, Dyzio, o swoich poszukiwaniach zagubionego czasu. No jakby ja jestem taki... Mamę próbuję zwabić, żeby spędzała razem z nami ten czas. No ale skoro mama tego czasu nie ma, no więc ty w tej krainie, przypomnij, do jakiej krainy się udałeś? Pokemonów. Udałeś się po to, żeby tego czasu
mamie trochę przydzielić. Ten czas trochę ale ten czas musisz znaleźć w tej krainie. W Pokemonach mam czas, ale tam mam czas na łapanie Pokemonów, walczenie z Pokemonami. No i... Ale czas, walczenie to jest ten trochę... czas, który został ukradziony, nie wiem przez kogo. Mam pytania. To przez czarownika. No więc właśnie, ten czas ukradziony przez czarownika, gdzie on się znajduje? W tej krainie samej, na szczycie wieży Everest. Aha, a w jakiej postaci ten czas jest? W jakiej postaci on zaklął ten czas? Takiej kuli, to da się zniszczyć tylko magicznym młotkiem, który jest za górami, za lasami, za siedmioma rzekami. No i tam się znajduje domek z krasnoludkami i one mają ten młotek. Dobrze, ale czy ty chcesz to zrobić? Ty chcesz rozbić tym młotkiem tą kulę? Tak. Jak skarbonkę. Ale sam? Sam chyba, ale z pomocą ludzi to by mi się to lepiej udało. Zajczu to by zniszczył tych kacnoludków, no i zabrał. A teraz mi powiedz taką rzecz. Czy ktoś w krainie Pokemonów chce ci pomóc w zdobyciu tego czasu? Kacnoludki chcą mi pomóc. Aha! To nazywa się bohater Człowiek Pomocnik. Człowiek Pomocnik, tak? Tak. Tak. Człowiek, pomocnik? No bo jest mały, to jest mama nawet fajna. Wszystkim zawsze pomaga. Jak rozbijesz młotem tą kulę, to czas wydostanie się z tej kuli w postaci mgły, oparu jakiegoś. Co to będzie? Bardziej mgły. Tak? I ta mgła osiądzie na wszystkich ludziach i zyskają dużo czasu. Tak, tak. I wreszcie mama, gdzie będzie miała dużo tego czasu, to co będzie robić? Na pewno będzie mnie przytulać, opowiadać historyjki, tylko jak sprzeda ikony za 12 tysięcy, no i wtedy mama będzie miała na to czas, bo jednocześnie będzie miała pieniądze, żeby to zrobić. Rozumiem. A teraz Karol, powiedz, tak? Twój czas, jak zostanie z tej membrany uwolniony, to w jaki sposób on się rozprzestrzeni? No rozprzestrzeni się... w takich oparach jakby w chmurze, tak jak będzie padać deszcz, to być może osoby, które nie będą miały parasola, to będą miały odzyskać czas, a te osoby z parasolem, czyli znaczna większość, no to niestety nie będą miały odzyskać. A ci, co odzyskają czas, jak myślisz, co z nim zrobią? Na co będą mieli wiem, ten nie, czas? Nie poczułam nic. Dobrze? To jest bardzo takie ciekawe te historie, tylko nie wiem po co chmura deszczu. Czas się skropli. Ale czas się nie skropli, proszę pani. Nie, tylko... Może czas będzie spadać z nieba. On nie będzie spadać z nieba, tylko będzie oparem, jak się po prostu wyciągnie tą membranę atomową z tej bomby. To jak ją się wyciągnie, to trzeba trochę jak z baterią wytwarza bardzo śmierdzące opary. Aha. Nie wydziela takich śmierdzących oparów, tylko wydziela zapach fiołków, jakieś takie, jakieś inne rzeczy, po prostu jest... Ja tak właśnie myślę, że to będzie przyjemny zapach. Wmiesza się to po prostu z powietrzem i nic nie będzie czuć. Bardzo taki zastrzyk. Chciałam was zaprosić w takim razie do działania. Ty musisz razem z krasnoludkiem odnaleźć młot i rozbić tą kulę, a ty musisz uruchomić tą membranę. Dziękuję wam bardzo za bardzo, bardzo interesującą rozmowę. Thank you.
przekraczasz czas rzeczywisty i wchodzisz do czasu baśniowego. Do jakiej baśni wkraczasz? No to do Harry Potter, tak. I pokonuje Voldemorta i odbiera mu jajka z czasem. Jajka, w których ukryty jest czas, tak? Tak. Ty bierzesz również w tym udział. Jesteś przyjacielem Harry'ego Pottera? Tak, jestem jego bratem. Jesteś jego bratem. Dobrze. Czy tylko z Harrym Potterem wybierasz się na tą naprawdę niebezpieczną wyprawę? Czy również towarzyszy wam Hermiona i Ron? Tylko z Harrym Potterem. Tylko, we dwójkę, tak? I powiedz mi, macie już ustalony czas, kiedy to zamierzacie zrobić? Nie. Czy za tydzień, za miesiąc? Za około tydzień. Powiedz mi, a gdzie te jajka są ukryte? Te jajka, w których schowany jest czas? Czy w jakiejś grocie, czy w skrzyni, czy pod ziemią? W skrzyni. W skrzyni? I ta skrzynia jest gdzie? Pod ziemią, zamknięta na klucz, który ma właśnie Voldemort. Ojej, to wy musicie pozbawić Voldemorta klucza. No i jak wy to zrobicie? Macie już plan? No planujemy go zajść z dwóch stron, tak, żeby... Ty z jednej, Harry z drugiej i tak. Co zrobicie? No i Harry go tam zagada, a ja mu odbiorę klucz. No ale myślisz, że tak pozwoli sobie odebrać ten klucz? Nie wiem. Będzie przecież czuł, że chcesz ten klucz wyciągnąć. A czy już wiecie, gdzie ten klucz jest schowany? Gdzie on go trzyma? Przy spodniach tam ma taki schowek na właśnie ten klucz. Mhm. No a nie myśleliście o jakimś innym planie, żeby go na przykład uśpić? Żeby on nie czuł, że ty ten klucz wyjmujesz? No, może właśnie go uśpimy, to, ale jeszcze to planujemy. Jeszcze się zastanawiacie, tak? A jak myślisz, dlaczego Voldemort schował ten czas, ukradł go ludziom? Czemu to zrobił? Nie wiem. A Voldemort dobrze życzy ludziom? To jest dobry stwór? On jest taki zły. Zły. I chce wszystkiego złego dla ludzi, tak? Tak. No a jeżeli im zabiera czas, to robi dobrze czy źle dla ludzi? Źle robi. A dlaczego? Ludzie nie mają czasu, żeby się spotkać, żeby spędzić ze sobą czas. Tak. A na przykład ty to też zauważasz, że jest mało czasu? Że jest taki pośpiech? A kiedy to najczęściej zauważasz? Najczęściej jak trzeba gdzieś iść, że szybko, szybko i nie ma na nic czasu. Dobrze. Czyli cały czas przygotowujecie się do tej wielkiej wyprawy po jajka, tak? Można powiedzieć, których ukrył Voldemort czas. A te jajka są w jakim kolorze? Złotym. Złotym. Złote jajka ukryte w skrzyni, tak? Która jest gdzieś zakopana w ziemi. Pod ziemią. No to też musicie jeszcze to miejsce odkryć. No. No ale kto wam o tym miejscu powie? Bo na pewno Voldemort nie puści pary z ust. Nie piśnie ani słówkiem. Gdzie jest to miejsce? No, kto by wam mógł w tym pomóc? Czy sowa? No, mogłaby polatać potem okolicach i poszukać jakiegoś znaku. Tak, a poza tym sowa zna się też z innymi ptakami i mogłaby wiele od nich usłyszeć. Bo przecież jak zakopywał tą skrzynię, to ptaki mogły to obserwować, prawda? Mogły jej przekazać informację i sowa z kolei mogła tą informację przekazać tobie i Harremu. Czy ty jesteś bratem, o którym Harry wiedział już wcześniej? Czy nagle się jakoś okazało? Nie wiedział, nagle się dowiedział, bo... Bo? No, spotkaliśmy się w pewnym miejscu i... I okazało się wtedy, że jesteście braćmi. Dobrze. Bardzo, bardzo ciekawa będzie ta wyprawa. Kuba, czy ty już przygotowujesz się do wyprawy, czy też ta wyprawa już się odbyła i już odzyskaliście ten czas? Przygotowuję. Przygotowujesz. I do jakiej krainy wkraczasz? Gier. Krainy gier, tak? Dobrze, no to opowiedz nam, czy idziesz do tej krainy gier sam, czy z kimś i gdzie ten czas ukradziony ludziom jest schowany? Idę sam i... Ten czas jest schowany w jakiejś kopalni w postaci Kesha.
pieniędzy. Aha, w postaci pieniędzy. To są złote, srebrne, miedziane pieniądze? Papierowe. Papierowe. Jeżeli uwolni się te pieniądze, to one przemienią się z powrotem w czas? Tak. Mhm. Bo jest też takie powiedzenie, czas to pieniądz. Czy to będzie trudna wyprawa? Nie sądzę. Nie będziesz musiał nikogo pokonać? No będę. I kto to będzie? Z ciemną stroną mocy. A kto będzie twoim sprzymierzeńcem? Nie wiem, wiem, że chyba znajdę tam dużo sprzymierzeńców. Sprzymierzeńców, tak? Dużo osób, nie pamiętam ich nazw. Na pewno wiem, że Joda... Edek. Edek, dobrze. I ten czas, który uwolnicie, w jakiej postaci on się z powrotem do ludzi dostanie? Powietrze. W postaci powietrza. A czas u ciebie, w jakiej postaci dostanie się z powrotem do ludzi? W postaci jedzenia. Coś typu jajecznica albo... Aha, to będzie czarodziejska jajecznica, albo czarodziejski omlet, albo czarodziejskie jajko na miękko, albo czarodziejskie jajko na twardo. Chyba już wszystkie możliwości potraw z jajkami powiedziałam. Byłoby to wspaniałe, że właśnie jajko, które jest symbolem życia, jest symbolem czasu, bo przecież czas to życie, a życie mieści się w sercu. Bardzo wam dziękuję za relację z przygotowań do waszych niebezpiecznych, ale bardzo potrzebnych wypraw. Witam w studio Hanie i Kazia. Hania i Kaziu odbyli wielkie, niebezpieczne wyprawy. Przede wszystkim przekroczyli czas rzeczywisty i weszli do świata baśni. Do jakiego świata weszłaś, Haniu? Ja weszłam do świata mojej ulubionej książki Baśnioboru. Dobrze, a ty, Kaziu? Ja wszedłam do wymyślonego swojego świata. Świat wymyślonego, tak? A ten twój wymyślony świat, jak byś go mógł nazwać? To jest świat leśny, rzeczny, górski? Leśny. Leśny. Ta wyprawa się już odbyła. Już dotarliście do czasu, który został w twoim przypadku, nie wiem, ukradziony, zamieniony przez złego czarodzieja czy czarownicę. Jak się z tym czasem działo? Dlaczego tak tego czasu brakowało ludziom? Kto go zabrał? W zasadzie nie został zabrany, ale zgubiony. Przez ludzi, tak? Tak. I ten zgubiony czas ktoś wziął, tak? Tak, a potem go ukrył, żeby mieć go dla siebie.
I kto to był? Tego nie można było odkryć, bo ta osoba jakby potem zniknęła, gdy ukryła ten czas. Mm-hmm. Ale ty wiesz, kto to był? Nie. A jak ci się udało ten czas zgubiony przez ludzi znaleźć? Czy szukałaś go sama? W zasadzie to użyłam bohaterów książki tak. Było coś takiego, że jak w tej książce było ta sama historia, ale został też skradziony czas i odnalazł się razem z zwycięstwem w wielkiej bitwie o świat. Czas został ukryty w więzieniu demonów, który został odnaleziony przy pomocy 5 artefaktów, które były schowane w różnych tajemnych rezerwatach, które były schronieniem magicznych zwierząt i stworzeń. Jak uczestniczyłaś w tej wyprawie, to ona była niebezpieczna? Bardzo. Trzeba było udać się do Smoczego Azylu, żeby odnaleźć klucz do obsydianowego pustkowia. I czy to sama zrobiłaś, czy z kimś? To znaczy odnalazłaś ten klucz? Klucz odnalazłam z drużyną z Rycerzy Świtu, organizacji działającej przeciwko Stowarzyszeniu Gwiazdy Wieczornej. A powiedz mi, nikt wam nie stanął na przeszkodzie? Całe stowarzyszenie chciało nas powstrzymać. Kradliśmy sobie nawzajem różne artefakty. Musieliśmy odbijać osoby z rąk stowarzyszenia i było bardzo dużo niebezpiecznych chwil, na których był w ogóle kryzys. A powiedz mi, taka najbardziej dramatyczna chwila, którą przeżyłaś w czasie tej wyprawy? To była taka chwila, gdzie musieliśmy się wszyscy rozdzielić, aby każdy musiał odnaleźć jedną z 7 legendarnych broni, które były mieczami światła i mroku. Wtedy musieliśmy się rozdzielić, aby każdy odnalazł swój miecz. I było bardzo niebezpieczne, bo musieliśmy pójść do różnych miejsc proroczych. Ja poszłam do ściany totemów, by odnaleźć Wasilisa. To jest miecz? Tak. Odnalazłaś go? Tak. Oj, to musiałaś się bardzo cieszyć. Najpierw musiała przejść bez strachu obok stojących zmarłych. Ojej, no to rzeczywiście chwila dramatyczna. Tak. Ale warto było. Bardzo. A miecz wspaniały? Oczywiście wspaniały miecz, bo te miecze odbijają serce i umysł właściciela. Wzmacniają się nawzajem. W końcu dotarliście wszyscy, tak, do miejsca, gdzie był schowany ten czas. Mhm. I gdzie on był schowany? Był właśnie schowany w więzieniu demonów. Aha, mówiłaś tak. On był w jakiej postaci? Był w postaci ognia, czyli tak jakby nadziei. Nadzieja zawsze odchodzi ostatnia. Jak ten ogień z powrotem przywróciliście ludziom, ten czas? Podłożyliśmy go jakby na swoje miejsce, czyli do pewnej świątyni czasu, w której... On płonie, tak? Cały czas? Tak. I on płonie, jeśli jest na swoim miejscu, oczywiście. Właśnie w tej świątyni czasu. Tak. Czy on w postaci iskierek wpada w serca ludzkie i sprawia, że tego czasu mają więcej? Tak jakby. Gdy narodzi się człowiek, to jedna iskra z wielkiego ognia do tego nowo narodzonego człowieka idzie. I on już ją od tej pory ma. Tak. I ma ten swój czas w postaci tej iskry. Tak. Mhm. A powiedz mi, Haniu, czy ty uważasz, że dobrze się stało, że czas wrócił do ludzi? Tak. A zauważyłaś, że brakowało im czasu? Tak. Że ciągle towarzyszył im pośpiech, tak? A w swoim życiu tego też doświadczyłaś? Tak. Gdy na przykład muszę pójść wcześniej do szkoły, to bardzo się spieszymy, żeby się nie spóźnić. Mama, tato, rodzina mają czas dla siebie? Właśnie to zależy. Jeśli jest dużo roboty, to nie, ale jeśli mało, no to... To wtedy ten czas się znajduje. Dla siebie. No a teraz dzięki tobie i twoim pomocnikom tego czasu przybyło. Więc już jakby nie będzie kłopotu, tak? Tak. Teraz ty, Kaziu. Moja historia, że tak? Musiałem sam przejść przez pustynię, gdzie były takie węże, które jak tryskały takim jadem, że się wtedy miało dużo chorób. A to było specjalnie przez te węże robione, żeby tak. Uniemożliwić dotarcie do tego czasu. Tak? A potem jak już przeszłam przez tą pustynię, to wtedy
musiałem zabić złego czarnoksiężnika, który roztapiał śnieg, który był czasem. Ach, śnieg był w postaci czasu. A ten czarodziej czy czarnoksiężnik, to on właśnie był sprawcą tego, że te węże były i tym jadem ziały? Tak, to rzeczywiście okrutny miał plan. On nie zrobił, ale jeszcze, żeby dojść do jego pałacu, musiałam ukryty klucz znaleźć, a ten klucz był bardzo, bardzo głęboko pod ziemią. I jak go znalazłeś? Ktoś ci pomógł może? Tak, miałam takiego pomocnika. A kto był twoim pomocnikiem? To był taki... jakby trochę robot. Znaczy trochę robot, a trochę kto? Trochę robot, a trochę zwierzę. Aha. I on mi pomógł odkopać... ten klucz. Ten klucz, a potem jak już odkopaliśmy ten klucz, to poszliśmy do tego właśnie pałacu złego czarnoksiężnika, ale jeszcze wtedy musiałam problem, żeby zabić tego złego czarnoksiężnika. To był najtrudniejszy moment. Najbardziej dramatyczny. No jak to zrobiłeś? Sam czy z tym roboto-zwierzęciem? Robot jakby mnie to chronił, bo ja szukałem miecza, który mógł zabić tego, ale ten miecz był właśnie w pałacu tego złego czarnoksiężnika, więc on mnie gonił, jak szukałem tego miecza, więc robo-zwierzę mnie... osłaniało. Osłaniało, a ja szukałem tego miecza. Znalazłeś? I znalazłem. I tym mieczem unieszkodliwiłeś czarnoksiężnika, ale tak? Ten miecz był też bardzo głęboko pod ziemią w lochach tego czarnoksiężnika. Ojej, to miałeś bardzo ciężkie zadanie do wykonania. No ale udało ci się, bo słyszałam o tym, że ta wyprawa udała się i że bardzo sławili wszystkich, którzy brali w niej udział, no a przede wszystkim ciebie. Kaziu. Ale ja tylko z tym robotem, z nikim innym, tylko z robotozwierzem sam. A myślisz, że ktoś jednak wam nie pomagał? Na przykład jakiś ptak, jakieś inne zwierzę, o czym nawet nie wiedzieliście. Może nawet to był szczur albo mysz? Myszka nam tak pomagała. Tak sądzisz? Tak. A w jaki sposób myszka mogła? Bo właśnie jak... ten robot mnie osłaniał, a ja szukałam tego miecza, to coś jakby ten czarnoksiężnik jakby się tak zaczął wić. Aha, no i co wtedy Myszka? Bo Myszka moja wszedła pod szaty. Ach, i zaczęła go wilgać. Nie, zaczęła go gryźć. Ach, gryźć, i on się zaczął wić. I to wam jakoś pomogło? Tak, bo wtedy nie mógł nas atakować. Aha, bo musiał rękami po całym ciele szukać. A dlaczego nie użył czaru? Bo czasem... miał tylko czary, żeby zabijać czas. Miał tylko takie tylko czary. Tylko ten jeden, żeby zabić czas. No tak. Ukraść, a potem go zabić. Ale mu się nie udało. Nie udało. I ten czar w postaci śniegu, tak mówisz, bo go zamroził ten czas jako śnieg. Nie, on go roztapiał. Ach, bo czas jako śnieg przebywa w nas, a on go roztopił. I wtedy ten czas się rozpłynął. Mhm. No nieraz się mówi, no miałem tyle czasu, ale jakoś tak się rozpłynął, nic nie zrobiłem. Nie poszedłem nigdzie, nic, z nikim się nie spotkałem. Zdarza się tak, prawda? To właśnie wina tego czarnoksiężnika. To on to sprawia, że nam ten czas... Ale jeszcze ten śnieg się dalej roztapiał, bo nie był na swoim miejscu. Musiał wrócić do... tak, do serca ziemi, co było najtrudniejsze. I wrócił? Wrócił. No ale jak to zrobiliście, że wrócił do serca ziemi? Zrobiliśmy, bo ukradliśmy moc temu złemu czarnoksiężniku i daliśmy taką moc, żeby to wróciło do środka ziemi, żeby znów zaczął działać ten czas. Aha, czyli ten czas, który do nas się dostaje, to on... gdzieś ze środka ziemi, tak? Mhm, on jakby tak całą ziemię kąt. Ten czas otoczony jest dookoła ziemi. No bo to on jest w postaci tego śniegu, tak? Mhm.
A czy takie gwiazdki śniegowe, które lecą z nieba, to one mają coś wspólnego z czasem? Nie, one nic, bo to był taki inny śnieg, taki... No właśnie, jaki to był inny śnieg? On nie był biały też. Nie biały? Miał inny kolor. Jaki? Taki czarodziejski kolor. Ale zbliżony do jakiego koloru? Zbliżony do koloru... Do czerwonego. Do czerwonego. Bo ciemny, bardzo ciemno-czerwony. Czerwony. A też jakby patrzeć pod lupę, to by się widziało takie gwiazdki śniegowe? Czy jakieś... się widziało takie kulki śniegowe, aha, które kulki. Były, które są takie żółte. Aha, w tym czerwonym śniegu. Bardzo ciekawie opowiedziałaś o swojej wyprawie. Haniu, ty zresztą również. Dziękuję wam ślicznie i do usłyszenia. Kuba i Max brali udział w niesamowicie niebezpiecznej wyprawie. Kuba, w jakim miejscu został ukryty czas, o czym ty się zresztą dowiedziałeś? W moim świecie czas został ukryty pomiędzy wymiarami w różnych kamykach. Aha, czyli został zaklęty jakby w kamykach. Dokładnie. A kto to zrobił? Kto go zaklął ten taki, czas? Taki dziwny pan, podobny do Voldemorta, tylko miał na sobie tylko płaszcz. W tej wyprawie brałeś udział sam, czy... jeszcze z kimś sam. Był. Sam. Jak ci się udało pokonać tego chyba czarnoksiężnika, bo tak można powiedzieć? Wziąłem, znalazłem portal pomiędzy wymiarami, taki podobny jak ten z Minecrafta. I? I wziąłem i tam wszedłem, a tam był kolejny portal, do którego wszedłem i tam znalazłem się w bazie tego czarnoksiężnika. To on tak naprawdę to on wziął i on się na mnie wkurzył, że wziąłem te kamyki. Pokazałem mu wszystkie kamyki i on się rozparował. To znaczy na widok tego, że ty zdobyłeś wszystkie kamyki, unicestwiło go to? Tak, bo myślał, że ukrył wszystko dobrze i tak się już cieszył i podniecał, że ukrył. A tu się okazało, że ty to wszystko znalazłeś? Tak. Czy z tych kamieni, żeby one...
odczarowały się i żeby z nich został uwolniony czas, trzeba było ułożyć jakiś wzór, napis? Trzeba było, po prostu one się same układały w barwach kolorystycznych czy coś takiego. Zgodnie z układem barw, na przykład tak jak jest w tęczy? Tak jak tęczy, tak, dokładnie, tak jak w tęczy. Widziałeś, jak ten czas jest uwalniany i dostaje się do ludzi? Tak, to było takie coś na zasadzie, że ten kryształ taki, co się łożył z tych mniejszych kryształków, poleciał do takiej kolumny światła i wziął i potem się rozprysł, takie... Aha, nastąpiło taki jakby wybuch? Tak, trochę? I te małe kryształki się rozdzieliły na mniejsze, które się rozdzieliły na mniejsze kryształki, które poleciały do ludzi, które nie miały czasu. No to bardzo to było ciekawe, ale ty wiedziałeś, że to będzie niebezpieczne, ta wyprawa po ten ukradziony czas? Tak, bo pomiędzy portalami się nie przechodzi, ponieważ można wziąć i się rozatomować, czyli można mieć głowę tam, gdzie można mieć nogę. Ojej, i tak się mogło stać? Tak. Ale nie stało się? Nie. Powiedz mi, czy ten czarnoksiężnik już tak został unicestwiony na 100%? On tam ma taki czarny kamień, którym się przywraca, ale cicho. Aha, nie można wiedzieć i nie można mówić, żeby ktoś przypadkiem... Tak jak w Harrym Potterze. Mm-hmm. Czarny pan. I dobrze by było, żeby ten kamień był tak schowany, żeby go nikt do niego nie dotarł. Tak. Dziękuję ci, Kuba. A teraz Max, powiedz... Jak ty dostałeś się do tego miejsca, gdzie został, nie wiem, ukradziony czas schowany? Ja się też właśnie przeteleportowałem przez takie drzwi. I dostałeś się do jakiej krainy? Jak byś mógł ją określić? Taki jakby świat Pokémon. Skąd wiedziałeś, gdzie szukać ukrytego czasu? Był w takiej wieży wielkiej i ktoś mi tam powiedział... Z Pokemonów, tak? Tak. Jakiś sprzymierzeniec. Czy on był na samym szczycie wieży ukryty? Tak. W jakiej formie był ten czas? To była taka wielka kula szklana, która była bardzo twarda. Czy miała jakiś kolor? Tak, taki fioletowy. Aha, fioletowy kolor. Powiedz mi, jak uwolniłeś czas z tej kuli? Był na boku kuli taki jakby przycisk i jak się przyciskało, trzeba było wpisać kod. Otwierała się wtedy ta kula? Tak. No i jak się ten czas wydobywał? Jako gaz? Taki jakby gaz. Mhm. Czy on był bezwonny? Czy miał jakiś zapach? Nie miał zapachu. I ten gaz dostawał się do ludzi, tak? Mhm. I w ten sposób ludzie mogli odzyskać ten stracony czas. Tak. A kto ten czas zabrał? Pan, którego nie widziałem. Ale słyszałeś pewnie o nim, tak? Tak. I on miał taką jakby... miał taką jakby drużynę. Wielu ludzi. I oni szpiegowali dla niego i robili złe rzeczy. Szpiegowali, robili złe rzeczy. I on właśnie też... chciał razem z tą drużyną czas odebrać ludziom, tak? A do kogo on był podobny z takich różnych postaci, które symbolizują zło? Taki podobny do Voldemorta. Ten pan niby podobny do Voldemorta był rudy? Czy nie miał włosów? Nie wiem, chyba nie miał włosów. A czy musieliście stoczyć jakąś bitwę? Znaczy tylko bitwę z jego drużyną, niektórymi członkami jego drużyny. Ty walczyłeś? Jeszcze ktoś po twojej stronie? Mm? Kto? Kilku jakichś ludzi, którzy chcieli się przyłączyć. A z twoich bliskich kolegów też ktoś? Kuba. Kuba się włączył także. Bardzo ładnie, że walczył po twojej stronie i chciał również pomóc w odzyskaniu czasu. Ciężka była bitwa? Nie. A ty, Kuba, może pamiętasz coś? Bo ty też walczyłeś. Ja pamiętam tyle, że Max wziął i jak już zdobył tą kryształową kulę, tak? To upadł na ziemię i trzeba było go łapać. W każdym bądź razie cieszę się, że się udało uwolnić czas i w twojej krainie, i w twojej. I bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Tymek, do jakiej krainy wszedłeś tam, gdzie został ten czas schowany? Do Narni. Do krainy Narni. A ty, Kuba? Do krainy sportu. Krainy sportu? Takiej zaczarowanej, tak? Tak. A ty, Max? Ja ciągłych wakacji. To może zaczniemy od Maxa, bo mamy teraz ferie, a to też jest rodzaj wakacji, prawda? No to. Powiedz, Max, jak to się odbyło, że wszedłeś do tej krainy wakacji? Skąd wiedziałeś, że tam jest ukryty czas? Jak do niego dotarłeś? Mój kolega jest bratem czarodzieja, który powiedział mi, że ginie ciągle czas. No i podjąłem się tego, żeby odzyskać go. Czy ta kraina nieustających, ciągłych wakacji jest krainą taką, że kto w niej jest, to może wybrać sobie miejsce, gdzie chce spędzać wakacje i jeszcze ile chce, jak długo, tak? Tak. Póki nie wyjdziesz tak naprawdę. Z tej krainy. No a na przykład ty jakie miejsce sobie wybrałeś wakacyjne? Bo to tak działa, że jeśli byłeś w tamtym roku na przykład nad morzem, to się pojawisz nad morzem. A jak chcesz być w innym miejscu, w górach na przykład, to trzeba wypowiedzieć życzenie? To jest, wszędzie rosną takie roślinki. To ładne, czarne, więc się odróżniają od innych. Trzeba po prostu przyklęknąć do nich, powiedzieć. Chcę być w górach? No? Tak. Aha, i już się jest. No ale wróćmy do tego naszego czasu. Od brata czarnoksiężnika dowiedziałeś się, że w tej krainie jest ukryty czas? No, było trzeba jeszcze dobrze szukać, ale tak. Dowiedziałeś się w ogóle, że jest ukryty, tylko nie znałeś miejsca. Mhm. Jak dotarłeś do miejsca? Dużo map na pewno przejrzałem. I jak w końcu znalazłeś odpowiednią mapę, to ona wskazała miejsce? Tak naprawdę to była zaczarowana mi. I było trzeba popatrzeć pod słońce, tak jak jest z pieniędzmi. Że jak zobaczysz pod światło, to po prostu widzisz dodatkowe zabezpieczenia to są. A tam, jak popatrzyłeś, to był tak jak piracka mapa, po prostu kreseczki aż do schowania miejsca. Choć nie było łatwo oczywiście zdobyć. Ale zanim opowiesz, jak zdobyłeś, to powiedz, jakie to było miejsce? Wyczytałeś z tej mapy. W górach wyryty jaskinia. Jaskinia. I w tej jaskini był ukryty czas. No tak. W jakiej postaci? To były trzy trąbki. Co godzinę po prostu w każdym mieście był tak jakby wieża mariacka i grał hejnalista. Aha, i jeżeli te trąbki były, zostały ukradzione i schowane właśnie w tej grocie. A jeżeli one były, to ten dobry czas, który można poświęcać ludziom, sobie, jakby z tych trąbek się w postaci dźwięków wydobywało, tak? A skoro zostały ukradzione i schowane, no to już tego czasu nie było. Nie było, rozumiem. Ale było po prostu mniej dla tych osób, co mieszkały w tej we wsi i mieście, gdzie skradziono, bo po prostu z innych miast i wsi się schodziło ten czas, ale w mniejszych dawkach. Rozumiem. Czy były jakieś niebezpieczeństwa, zanim dotarłeś do tego miejsca ukrytego czasu? Musiałeś się z kimś pojedynkować? Nie. Musiałeś coś przezwyciężyć? Ale było trzeba dużo pochodzić po górach. Były takie wysiłkowe raczej. Czy zdarzyło ci się stanąć nad przepaścią? Było. Było trzeba przeskoczyć. Tak, czyli no to były te dramatyczne chwile, prawda? Tak. No bo tak przeskoczyć przepaść to nie jest takie proste. Ale spokojnie, znalazłem paralotnie, co mnie zdziwiło bardzo. Tak, dzięki niej można nawet takie wielkie przepaście przebyć. Czy ktoś ci towarzyszył w drodze po stracony czas? Czarownik i jego brat. A to był dobry czarownik czy zły? To ten, który właśnie tak jakby zlecił mi. To zadanie to musiał być dobry czarownik. Tak. A ten czas ukradł zły. I z jego bratem i wspólnikami. Aha. I powiedz mi, jak już uwolniłeś ten czas, to on
I w jaki sposób dostał się z powrotem do miast w całym Była kraju? Jeszcze tam mapa, z których miast ukradziono. Ten czas. I z których chcieli ukraść. I te trąbki jakoś tak same powróciły? Nie było, trzeba odnieść je. Aha, czyli wzięliście te trąbki i odnieśliście, tak? Tak, więc tak jakby drugi raz całą trasę przebyliśmy. Rozumiem. No i jak rozległ się już dźwięk tych trąbek, tych czarodziejskich trąbek, trąbek czasowych, tak można by nazwać, to wreszcie ludzie poczuli, że mają tego czasu tyle, ile chcą. Tak. Bardzo ciekawa była twoja opowieść. A teraz ty, Kuba, opowiedz nam o swojej krainie. O tej krainie, do której dotarłeś. I o czasie, który tam został zamknięty. Ja dotarłem do krainy sportu. Tak. I gdzie tam był ukryty czas? W bramce. W bramce, ale w którym miejscu? Bramka ma taką siatkę. W jednym kwadracie takim utworzonym przez siatkę tam był ukryty czas. Aha, w taki sposób niewidzialny. Mhm. A kto go tam ukrył? Piłkarze inni. No ale chyba... Tacy nie fair. To oni chcieli ten czas ukraść. No to rzeczywiście podstępny bardzo plan. A jak ty się o tym dowiedziałeś? Jak widziałam na jednym meczu, jak strzelał piłkarz gola, no to właśnie jak strzelił właśnie w ten taki kwadracik, piłka go dotknęła, było uczucie, jakby ziemia się nagle szybko obróciła i znowu. Aha, i poczułeś, że coś jest nie tak. I powiedz mi, jak w takim razie ten czas wydobyłeś? Wydobyłem, poprosiłem jeszcze drużynę, żeby to było... Wszyscy zaczęli strzelać ten kwadrat, bo jak wszyscy zaczęli strzelać... Gole, no, tak? Tak, no to w to, ten kwadracik, no to on zaczął powoli się wydostać... Pod wpływem uderzeń czas był w postaci jakiejś gazowej? Pod postacią iskier. I te iskry... Pewnie jak już całość rozbiliście piłką, to wybuchnęły i każda iskra powędrowała do tych ludzi, którzy tego czasu potrzebują. Tak. I przestali wreszcie narzekać, że nie mają czasu. Czy to było niebezpieczne? Czy ci źli piłkarze przeszkadzali wam? Przeszkadzali nam w ten sposób, że kosili nas. Faulowali. Ale wyście się nie dali. A sędzia był po czyjej stronie? Sędzia był po niczyjej, tylko oglądał. Aha. Się dzieje. Dziękuję ci, Kuba. Tymku, do jakiej krainy się dostałeś i gdzie w tej krainie został ukryty czas? W zamku. Tak, w krainie Narni, tak? Tak. Od kogo dowiedziałeś się, że ten czas ukryty jest w zamku? Od Piotra. Od Piotra, tak? Czy Piotr pomagał ci w odzyskaniu czasu? Tak. A gdzie ten czas został ukryty w tym zamku? W jakim miejscu? W komnacie. W tej komnacie była jakaś skrzynia? Była. I właśnie do tej skrzyni został schowany czas? Tak. A w jakiej postaci był ten czas? Skarbu. I powiedz mi, kto... Biżuterii. Biżuterii, bardzo dobrze. Powiedz mi, Tymku, kto schował ten czas? Szarzy ludzie. Szarzy popielaci ludzie. Ukradli ten czas i schowali do tej skrzyni. Czy oni go pilnowali? Tak, byli tam w tej komnacie i stali na straży. Ojej, no to jak ty i Piotr zdołaliście ich pokonać, żeby tą skrzynię otworzyć, żeby ten czas wydobył się? Coście musieli zabraliśmy im te fajki. Z ust, bo oni, bo nie powiedziałeś jeszcze, że oni mieli w ustach takie cygara, tak? Cygara i wyjęliśmy i oni się rozpłynęli i wzięliśmy ten czas. I wtedy jak otworzyliście skrzynię, to nagle czas uniósł się w powietrze? Tak. Tak? Czyli te wszystkie skarby pofrunęły jakby? Tak. Przestrzeń i gdzie dotarły? Do ludzi? No. Tak? Żeby mieli czas się z kimś spotkać. Kogoś przytulić, no. Pogłaskać, opowiedzieć bajkę na przykład dzieciom. Na dobranoc. Na dobranoc, tak. Uważasz, że dobrze jest, jak ludzie mają dużo czasu wolnego? Tak, ale trzeba też chodzić do pracy, do szkoły w sobotę i niedzielę, chyba że są ferie. A jak dobrze jest użyć wolnego czasu? No, na przykład teraz wyjechać ferie. Z kimś na nart, bo przytulać się, tak. Na spacer gdzieś. Tak. A jaki ty zimowy sport lubisz najbardziej? Narty. A jeździsz na nartach? Bardzo. Lubię bardzo. A w te ferie gdzieś pojedziesz? Do Austrii na tydzień. Och, to wspaniale. Z kolegą. Tak? No to wspaniale. I z dość wysokich gór zjeżdżasz?
z czarnej czasami, ale z niebieskiej też, bo mam małą siostrę, która się uczy jeździć na nartach. I powiedz mi, jakie to jest czarodziejskie, że jak się jeździ na nartach, to ten czas tak szybko leci. Nawet się nie oglądniemy, a tu już jest taka godzina i na przykład trzeba iść na obiad, a jeszcze by się chciało pojeździć. No i właśnie to jest niezwykłe w czasie, że potrafi pędzić jak samolot, albo wlec się jak żółw. Nigdy ci się jeszcze nie wlókł, nie nudziło ci się tak strasznie, strasznie? Zawsze masz co robić, masz pomysły? No nudzi mi się, jak nie mogę iść do kogoś, do kolegi, na przykład tylko muszę w domu siedzieć. Aha, to wtedy ci się trochę wlecze. No. Czy dobrze jest też poświęcić wolny czas na czytanie książek? Mhm. A lubiłbyś, jakby ktoś ci czytał? Tak, mama. Albo tata. A czytali ci? Tak, mama często. Tak? A jaką książkę mama czytała ci? Lasy i Maja. O, widzisz. To życzę ci, żeby mama miała bardzo dużo czasu, żeby mogła ci czytać książki. Do jakiej krainy dostaliście się, żeby zdobyć czas, który został ukradziony, czy też zaklęty, bo nie wiem? Ja dostałem się do świata muzyki. Tak. Słuchaliśmy muzyki i mieliśmy dużo czasu. Czyli w świecie muzyki wiedziałeś, że tego czasu jest dużo. Dlatego, tak. Że ktoś w muzyce schował ten czas? Tak. A jak myślisz, kto to mógł zrobić? Jakiś muzyk. Może kompozytor? Schowali czas w muzyce, ale oni nie zrobili tego, żeby wyrządzić zło ludziom. Tylko, tak jak powiedziałeś, słuchanie muzyki sprawia w jakiś czarodziejski sposób, że ten czas nam się wydłuża, że go jest dużo więcej, prawda? Tak. Czy uważasz, że jest specjalny rodzaj muzyki, który sprawia, że tego czasu jest dużo więcej? Czy jakaś spokojna. A sam lubisz słuchać muzyki? Tak. A masz taką ulubioną muzykę? Mógłbyś powiedzieć tytuły utworów, które słuchasz? Ja raczej nie mam ulubionych tytułów, ale tak? Słucham, jakie lubię. A te płyty kto kupuje? Moja mama, ale ja to polecam. Jakie mogłaby kupić? Czytam. Co jest na niej napisane na okładce? Na przykład. Ach, to idziesz do sklepu muzycznego, tak? Z mamą. Pory roku. Antoniego Vivaldiego. Piękna muzyka. I co, słuchałeś całej tej płyty? Tak. Zgodnie z tytułem tam jest wiosna, lato, jesień i zima. Czy któraś z tych pór roku spodobała ci się szczególnie? Zima. Interesujesz się muzyką w taki sposób, że znasz nuty? Tak. Znaczy na muzyce się uczę o nutach. A ty chodzisz do szkoły muzycznej? Nie, do szkoły zwykłej, tylko tam muzykę i tam się... A mama pewnie też lubi muzykę, tak? Lubi słuchać. Dlatego tak wspólnie pewnie robicie zakupy. I to jest prawda, że w muzyce zaklęty jest czas. Słuchając muzyki wydaje nam się, że tego czasu mamy o wiele więcej. Ty odkryłeś ten czas muzyczny i w jaki sposób dasz go ludziom? Grać gdzieś w miejscach publicznych, tak. W autobusie. A teraz ty powiedz, jak dostałeś się do swojej krainy, tam gdzie był ukryty czas? No Hugo, co to za kraina? Przez portal, ale jak się ta kraina nazywa, do której się dostałeś? Jeszcze jej nie nazwałem. No ale coś mówiłeś o pomarańczowej rzece, czy mogła to być kraina pomarańczowej rzeki? Mhm. W tej rzece, podejrzewam, ktoś ukrył czas. Mhm. W jakiej formie? W takim pudełku z drewna. Tak, a w tym pudełku z drewna było co? Muszla czasu? Tak. Jak przykładało się do ucha, to szumiała. Tykała. W tej muszli ten czas kto ukrył? Tego nie wiem. Odkrywałem. To muszle. Po prostu zobaczyłem jakieś pudełko i postanowiłem... Otworzyć.
I skąd wiedziałeś, że czas się wydobywa z tej muszli? Dlatego, bo w środku muszli było napisane muszla czasu. Ach, muszla czasu. I widziałeś, jak się ten czas muszli wydobywa? Mhm. I co to była? Mgła? Nie, zielona. Zielona. Taka bardziej liściasta. Mhm. Popłynęła do góry i przepłynęła tam, gdzie są ludzie i osiadła na każdym człowieku, który tego czasu potrzebował? Tak. I trochę koło tej pary się tworzyło zieleni. Też zieleń, tak? Mhm. Tak, bo zieleń uspokaja i też powoduje, tak jak i muzyka, że człowiekowi wydaje się, że tego czasu ma trochę więcej i nie śpieszy się tak bardzo. Say.